Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Tu do chłopaków wejdę, bo widzę, jest szał na nowe Fordy, nowe Mercedesy. Ale zobaczymy, co tam z tyłu mają, czy tam jakiegoś gracika. Jakieś zgrabne coś. Jest elektryczny. No, byliśmy ostatnio, już nie pamiętam co. X-Triala 18 rok, Insignia 19 rok. Jakiegoś Passata elektryka tu kupiliśmy też jakiś czas temu. Chłopaki tutaj sobie dobrze dają radę nowymi autami. A szef tego placu mówi: Krzysztof, jedni kolekcjonują złote łańcuchy na szyi, a ja kupuję sobie stare BM-ki. Ostatnio jakąś nabył Alpinę E30 w cabrio. I tutaj pod szmatką widzę, trzyma. Każde z tych aut jest oczywiście na miarę, drodzy państwo. Pisać do wujka Romka. Co to jest? 20 roczek, 3-litrowy diesel, pamiętam. Zaraz zobaczymy, co tam sobie postawił pod tą szmatką, bo kupił. Grand Coupé. Q5? 5. Przyjemne tematy. Ta jest za 30 tysięcy euro. 20 rok, 3 litry w dieslu. No i te fotele, kurde, gdyby nie te fotele, to jakoś można żyć, nie? No, to fotele. No właśnie, niestety. Co pan tutaj sobie kupił na tych BBS-ach? Kolekcjoner BM-ek. No piękna. Lampa ładna, parktronik. W takim aucie zakryjmy to całe, żeby to... A to jest ten kabriolecik. To jest ten kabrio. Tu się szyba kończy. Ale człowieku, człowieku, patrz teraz. Zakrywamy, niech spoczywa pod folią. Auć! Turbo, diesel dwulitrowy 4x4. OPC w pakiecie. Tekna? Tekna. Tekna z pano. Chyba bez. Kamerki 360 są. GT Line. 23 tysiące. 18 rok, to musi w 15 kosztować. No bo nowy ryjek. Nowy halogen. Ta 23 tysiące euro kosztuje dwulitrówka w GT Line. Pamiętam niektóre ceny, bo mam je na zdjęciach na gdzieś tam komunikatorach. Którymi z alikami po arabsku oczywiście się komunikuje. Logan, co tu skłoniło kupującego do nabycia Logana w te takie towarzystwa? No nie jest brzydki z tym psim pazurem, zębem takim. Ani kotów, psów, szczurów. Co to się w ogóle wydarzyło? Czym kierował się kupujący? Hybryda w kudze. Ładne A4, ja szukam przed lifta. Szukam przed lifta. Trzy eleganckich, już mniej eleganckich.